Hej, cześć, witam Was w takim króciutkim, bardzo króciutkim materiale informacyjnym. Słuchajcie, zakupiłem sobie dosłownie przed chwilą, może nie dosłownie przed chwilą, ale jakąś mniej więcej godzinę temu, z racji, że jest teraz godzina 21:11, zakupiłem Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered. Jest to jedynie edycja cyfrowa kampanii Call of Duty Modern Warfare 2, zremasterowanej oczywiście na konsole Xbox One oraz PlayStation 4. Co prawda gra również może działać chociażby na konsoli Xbox Series XS, z racji tego, że Xbox posiada wsteczną kompatybilność, czego PlayStation, no niestety nie można tego powiedzieć. Ale słuchajcie, jako że zakupiłem ową grę, no to za jakiś czas, nie wiem, w przeciągu może 3-4 lat, zaprezentuję Wam i powiem Wam szczerze, że zaprezentuję Wam również nie tylko, jak wygląda wersja odświeżona Call of Duty Modern Warfare 2, ale również na początku zaprezentuję Wam, jak wyglądała ta gra pierwotnie w 2009 roku. Owszem, również za jakiś czas, ale co za tym idzie, jako że będę miał porównanie po prostu zarówno pierwowzoru z remasterem, jak ma to miejsce chociażby z Call of Duty 4 Modern Warfare i wersją zremasterowaną, czyli Modern Warfare Remastered, no to mogę powiedzieć, że różnica pomiędzy kodem 4 a zremasterowaną wersją, to mogę bez cienia czegokolwiek powiedzieć, że to są dwie zupełnie różne odsłony, naprawdę, mimo iż tak naprawdę kampania i sam sama kampania jest kropka w kropkę, jeśli chodzi o wszelkie skrypty i tak dalej, o to, jak wygląda historia, to cała reszta jest już zupełnie inna. To jest, tak naprawdę nie mogę powiedzieć, że Call of Duty 4 i Modern Warfare Remastered to jest jedna i ta sama gra. Tego niestety nie da się powiedzieć. To są po prostu dwa różne tytuły. Ale dlaczego o tym mówię? Również dlatego, że planuję, być może o tym już mówiłem w jednym z materiałów, jak odnośnie chciałbym te gry w pudełkach, że również Call of Duty Ghosts i Call of Duty Advanced Warfare również planuję sobie zakupić na konsolę Xbox One, z racji tego, żeby po prostu zobaczyć, jak graficznie i gameplayowo wyglądają te tytuły, ponieważ w 2013 roku Ghosts wyszło zarówno na Xboxa 360, jak i na Xboxa One i rok później Call of Duty Advanced Warfare również wyszło na Xboxa 360 i Xboxa One. A z racji tego, że mam te tytuły na Xboxie 360, to mogę bez problemów nie zagrać na Xboxie One, ale chciałbym też zobaczyć właśnie te same tytuły, które wyglądają może nie tyle co identycznie, ale właśnie pod względem graficznym, jak się to prezentuje. Owszem, mogę zobaczyć na YouTubie, ale wiecie, czym innym jest obejrzenie filmu na YouTubie, a czym innym jest zobaczenie tego na żywym organizmie, czyli najpierw na Xboxie 360, a później na łanie. Najpierw na łanie, a później na Xboxie 360. Tak więc, moi drodzy, taki szybki, króciutki materiał, który nie wiem tak naprawdę, kiedy się za to wszystko zabiorę, ale myślę, że w najbliższej przyszłości na pewno. Tak więc, moi drodzy, to tyle. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie. No i cóż, zapraszam do materiałów z Call of Duty Black Ops Cold War. Trzymajcie się, pa pa.